przerwa. O
jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, Maryjo, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Matko Najświętsza, tam na jasnej górze ponad pół wieku rozbrzywają słowa apelu Jasnogórskiego. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Tam na jasnej górze dzisiaj powinni również modlić się za tę miejscowość, za tę parafię, w której jesteśmy. Modlić się oddając również tych, którzy spotykają się przed Twoim wizerunkiem, Matko Najświętsza. Tyle oczekiwania na Twoją wizytę, na Twoją obecność, rekolekcje, spotkania, tyle spowiedzi świętych, tyle komunii świętych, tyle postanowień również, bo pod Twoim wizerunkiem stoi symbol tej ziemi, po której teraz peregrynujesz, którą teraz nawiedzasz, w postaci łodzi żaglowej, do której składane są duchowe dary, nie intencje mszalne, ale dary duchowe, jakieś postanowienia, bo przed Twoim obrazem, Maryjo, tak często czytane jest i w Twoje święto ta Ewangelia, która przypomina nam o Twojej obecności przy Chrystusie, o Twojej obecności w dziele zbawiania ludzi, Matko Boża, tam w Kanie Galilejskiej. I tak jak wtedy mówiłaś te słowa do sług, uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, tak i dzisiaj ciągle i powtarzasz do nas, słuchajcie Jezusa, uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A co mówi Jezus? Jezus w swojej dłoni na tym obrazie trzyma Słowo Boże. Sam jest tym Słowem, a trzyma księgę, świętą księgę, Biblię, w której zawarta jest ta droga, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do Pana Boga. 10 przykazań Bożych. Ale Matko Najświętsza, Ty dobrze wiesz, że ta droga z jednej strony jest prosta, bo jest ludzka. Powiedziana przez Boga dla nas właśnie, dla ludzi. On jako Stworzyciel nasz dobrze wiedział, co będzie dla nas dobre, a co będzie dla nas złe. Ale dał również nam wolność i wybór. Powiedział, jeżeli chcesz. Chrystus zawsze powtarza. Jeżeli chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie. Weź swój krzyż i naśladuj. Matko Boża, o Tobie mówimy, że jesteś najświętszy. Że nigdy nie popełniłaś żadnego grzechu. A jednak cierpienie było również i Twoim udziałem. A więc, Maryjo, do Ciebie przychodzimy, abyś nauczyła nas wierzyć. Abyś nauczyła nas, jak mamy wierzyć, jak zmagać się z tym naszym ciałem, z naszymi trudnościami, z naszymi nawykami, które mamy w swoim sercu. Jak czuwać, jak być przy Bogu. Jak pamiętać o Nim i nie zapominać. My wiemy, że Bóg jest zawsze z nami. Ale nie jest On tylko sędzią surowym, jest dla nas również miłosierny. Przychodzi do nas, przynosi nam miłość. Nie tylko dyscyplinę. Jeżeli chcesz. Matko Boża, dlatego od Ciebie chcemy się uczyć. Jak iść tą drogą. Chcemy Ciebie słuchać. Przychodzisz do nas. Tu, do tej parafii. Do swoich dzieci. Wiemy, że tej nocy wielu przyjdzie również takich, którzy nie przychodzą na co dzień do Chrystusa. Którzy omijają Kościół. W ten dzień może jest taka szczególna okazja, aby spotkać się z Tobą. Dlatego, Matko Boża, chcemy Ciebie słuchać. Mów do nas. Chcemy mieć otwarte serca. Chcemy uczyć się wiary. Iść drogą do Boga. Jak iść tą drogą?
ten dzisiejszy wieczór składam Tobie tę parafię. Wszystkich ludzi chorych, starszych, cierpiących. Ludzi, którzy przeżywają różne trudności w swoim życiu. Którzy może mówią, nie wierzę w Pana Boga. Jestem ateistą. Nie chcę wierzyć, bo Boga nie ma. Oszukują siebie samych i innych. Bo ci ludzie również mają dzieci. Ale Bóg znowu powtarza, jeżeli chcesz iść za mną, jeżeli chcesz. Dlatego chcemy również ich polecić i nas samych. Bo tej wiary często i nam brakuje. Bo przecież pierwsi chrześcijanie przychodzili do pierwszych chrześcijan, pierwsi ludzie niewierzący, patrząc na ich życie. Bo mówili tak, gdzie apostolskie jest napisane, jak oni się kochają, jacy oni są dla siebie dobrzy, jacy oni mimo cierpienia są uśmiechnięci i radości. Matko Boża, czy my dajemy przykład w swoim życiu takiej wiary? Będzie okazja, żeby zrobić sobie rachunek sumienia. Matko, prowadź nas do Boga. Oddaję Tobie również wszystkich ludzi, którzy pogubili się na swojej drodze, którzy trwają w różnych nałogach alkoholizmu, narkomanii, pornografii, telewizji, komputera, internetu. Mario, te intencje, które mam w swoich sercach, Ty je dobrze znasz. Prosimy Cię, przytul nas do swojego serca. Wołamy do Ciebie w tej modlitwie, którą nauczyłaś nas, nauczyłaś dzieci. W modlitwie Różańca Świętego, rozważając tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, prawo w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaska nas z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, złożony się między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Matko Najświętsza, w Twoje Matczyne serce składamy naszą Ojczyznę, Polskę, abyśmy dobrze wybierali. Abyśmy wybierali tych, którzy będą nas reprezentować, którzy będą żyli według Bożych przykazań i wybierać według tych przykazań. Maryjo, składamy Twoje Matczyne serce Ojca Świętego. On tak bardzo prosi o modlitwę. Oddajemy Tobie pokój na całym świecie. Modlimy się za pasterzy tej diecezji, księdza biskupa Jerzego, księdza biskupa Romualda, który był dziś razem z nami, modlił się, dawał pasterskie pouczenie. Poddajemy Tobie, Matko Boża, również pasterza tej parafii, księdza proboszcza. Poddajemy Tobie, Maryjo, wszystkich powołanych z tej parafii, tych, którzy pracowali w tej parafii, którzy prowadzili lud do Boga. Maryjo, w Twoje Matczyne serce składamy również ojca misjonarza, który przygotowywał tu na spotkanie z Tobą, Matko. Oddajemy te wszystkie sprawy, wszystkie intencje i Jasną Górę, bo tam, kiedy wymieniają miejscowość, również proszą o to, abyśmy modlili się za Jasną Górę. Im więcej dobra, tam również i zło się rozlega. Jakby walczy z tym. Matko Boża, ale wiemy, gdzie Ty jesteś, tam niebo się staje. Dlatego prosimy Cię o to, wołając, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I w Twoje Matczyne serce, w Twoje Matczyne dłonie składamy również tych, którzy byli uczestnikami ostatniej peregrynacji na tej ziemi, którzy zakończyli już ten żywot, ale pewno modlą się z nami razem tutaj. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło z wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Usiądźmy teraz. Później o 24 będzie pasterka, tam msza święta, taka z prośbą o dziękczynieniu za powołania. Nie wiem, czy z tej parafii jest jakiś ksiądz, czy nie. Jest. Bo tu wiem, że pracował tutaj w tym, jest tutaj ksiądz, który był tu proboszczem, tak? Tak, to będzie w nocy odprawę przeświętą. Znam go dobrze, bo zerku jestem, to czasem tam zajeżdżam i mam okazję mszę świętą odprawiać. Ale to będzie takie dziękczynienie i z prośbą powołania. Zobaczcie, tylu młodych chłopaków jest, dziewczyny. Będzie się modlić o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, bo jedni pójdą do zakonu, inni kapłanami zostaną. Także to będzie. My lubimy te nocne msze święte. A później będzie to czuwanie. Tu ksiądz proboszcz nie wyznaczał chyba Was jakoś tak specjalnie, ale mam nadzieję, że przyjdziecie, że będziecie również czuwać. Zobacz, nie zawsze się zdarza tak, że Kościół jest otwarty całą noc. Tam ze dwa razy w roku to jest, może raz.
A tutaj, kiedy chcecie, o której chcecie, przyjdziecie, Kościół zawsze będzie otwarty. Pamiętam, jak na Łotwie pracowałem, tak zdarzyło się, że proboszczem byłem jakiś czas. Pamiętam, jak ten proboszcz, którego wymieniałem, już pojechał, zostałem sam zupełnie. Pieszy, że na obcej ziemi. Języka troszkę tego znałem, ale też nie za wiele. Ale wiecie, co najbardziej się cieszyłem z tego, że miałem klucze od Kościoła. I jak już ludzie poszli, już po mszy świętej, nikogo nie było, ja mogłem sobie iść do Kościoła, otworzyć drzwi, usiąść przy tabernakulu i sobie tak siedzieć i patrzeć na Pana Jezusa, się modlić. No, oczywiście, nie zawsze to się zdarzało, ale to rzeczywiście szczęście, być przy Panu Bogu. Zobaczcie, to jest tak, pielgrzymka idzie. Niektórzy, którzy nie wiedzą, o co chodzi, mówią, no idą, męczą się, można autobusem zajechać. Ale człowiek idzie piechotą, męczy się, ma bąble, słońce świeci, deszcz pada i jakoś nie ma warunków takich, czasem prysznica i nie ma, a może i często na maszlaczkach się chodziło, to tak było. I co? I jest szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, radosny. Dlaczego? Dlaczego tam co wie nie ma? Bo wchodzi w tą strefę Bożą, cały czas się modli. Idzie, śpiewa pieśni, modli się. Także to będzie udziałem waszym dzisiaj, dzisiejszą noc. Dlatego ja wiem, że to jest normalny dzień pracy, wielu z was będzie musiała pewno jechać tam, ale wykorzystajcie ten czas na spotkanie z Maryją, na spotkanie z Matką Bożą. Słuchajcie też, wiem, że będziecie różańce odmawiać, będziecie śpiewać pieśni, ale też mam prośbę do was, żeby też przynajmniej na taką godzinę czuwania zostawić 10 minut ciszy, milczenia. Zapraszam, żebyście siadali w tym rzędzie. Ja wiem, że na wiosce to różnie jest, ale w miastach też. Czasem są miejsca, nie ktoś mi tam tylko usiąść na to miejsce. A dzisiaj ten rząd jest wolny, nie jest przez nikogo. Dlatego mówię w tym rzędzie, bo tu bliżej będziecie mieli obraz Matki Bożej, więc będziecie mogli patrzeć na nią. Włączyłem później jakieś światło oczywiście, bo może ktoś będzie chciał z książeczki się modlić, czy ten, to będzie gdzieś część zapalona, ale tak, żeby też na Maryję. Oczywiście czuwając przy Matce Bożej będziecie adorować Pana Jezusa, bo to jest tabernakulum, ona zawsze nas prowadzi do Jezusa. A później rano będą te msze święte i msza dla chorych i msza święta, nie wiem, czy dla dzieci, dla młodzieży. Macie ten program, to wszystko jest napisane, prawda? Tak? Znacie, wiecie, co, której? Wiecie. Pani Monia, więc a później o 15 będzie zakończenie nawiedzenia i wtedy również będziemy święcić wszystkie dewocjonalie. Jutro zobaczycie te tutaj stragany będą stały przy kościele, jeżeli ksiądz proboszcz ich nie wygoni. Ale myślę, że to jest też okazja, żeby uzupełnić sobie te braki, które gdzieś tam często my chodzimy po kolędzie księża. Patrzymy piękne widoki na ścianach, a Pana Jezusa, Matki Bożej, krzyż gdzieś tam za szklankami, jeżeli już są. Bo ta kolęda jest, to wtedy wyjąć to trzeba. Gdzie one uciekały, te wszystkie rzeczy? Medaliki, krzyżyki, które mają, są symbolem naszej wiary. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wszyscy? Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Yeah.
bywa źle. Każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie wśród tylu dróg. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu że często gniewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam, Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg troszkę wyżej poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, tam, gdzie radość wieczna jest. Drodzy moi, trzeba już kończyć, bo chyba wjechaliśmy na następną adorację, na następne czuwanie i teraz będą źli ci ludzie, którym tutaj zajęliśmy czas, ale cała noc przed nami, tak? Drodzy moi, jeszcze jedno tylko powiem już na zakończenie zupełnie, bo pewno już zmęczeni jesteście, chociaż w kościele zmęczono. Ta pieśń podobała się wam, czy nie? Tak. Jeździ taki pan, który sprzedaje płyty i kiedyś przyszedł do mnie, jak zacząłem tylko jeździć, bo tak zacząłem śpiewać tę pieśń. I mówi, proszę ojca, to ojciec tak śpiewa pieśni, no ja mówię tak. A on mówi, wie ojciec co, bo ludzie do mnie przychodzą, ja już tyle lat sprzedaję płyty, ale przestanie ich wołać, bo przychodzą do mnie i pytają, o pan płyty sprzedaje, no. A wśród udrów jest? Nie ma. A to dziękuję. Wśród udrów jest? Nie ma. A to dziękuję. Gdzie to można nabyć? Czy tego? Ja mówię, że tego nie ma, bo to jest po prostu tak. Tak śpiewam. Sam się nauczyłem gdzieś tam. I mówię, jakby ojciec chciał, to nagramy płytę. Kaseta jeszcze wcześniej, teraz płyta jest. I oczywiście tam w studiu nagrań w Krakowie, to nie tam, że gdzieś po pełni nagrywane, tylko w studiu nagrań. I nagraliśmy jedną, nawet dwie już są teraz płyty, tylko dzisiaj go nie ma. Jutro będzie chyba. Dzisiaj mam tam 10 płyt, jeżeli tam trochę zostały, byście chcieli, to można kupić ją sobie. I tam jest ku czci Matki Bożej wszystkie pieśni. Jest Zakątek na tej ziemi, Zapada zmrok, te pieśni, które bardzo mi zależały na tych, jeżeli już nagrywaliśmy, na takich właśnie maryjnych. Pochwalony Jezus Chrystus. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak szczęśliwa Polska!
To rodzina
jest tym domowym kościołem. To ojciec jest tym domowym kapłanem, a matka kapłanką. Tam, gdzie jest dar modlitwy, tam na pewno zawsze to powołanie ma szansę zbudzić się i realizować poprzez studia seminaryjne, poprzez formację zakonną. Kapłan czy zakonnica to nie gorszy człowiek od innych. To człowiek, można powiedzieć, w sposób szczególny, jakby namaszczony, powołany przez Boga. Wybrany z ludu, aby służyć ludowi. Ksiądz biskup w tej mszy świętej na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii, a większość z nas była, ukazał nam jakby te pewnego rodzaju drogowskazy, którymi dziś warto iść, dziś warto kroczyć, które warto realizować w swoim życiu domowym, rodzinnym, małżeńskim, aby ich fundamentem stawała się modlitwa. Co prawda, nie dane mi było być na wieczornej mszy świętej i na apelu jasnogórskim, ale relacje księdza misjonarza, że ten kościół wypełniał się tak jak dziś po brzegi, jest czymś budującym. Może Twoje, Matko, przyjście do nas, może to spojrzenie Twoich łagodnych i miłosiernych, łaskawych oczu sprawi, że coś zmieni się w naszym myśleniu, w naszym zachowaniu, w naszym odniesieniu się do Ciebie i do Twojego Syna. Może Bóg, Kościół, Eucharystia, sakramenty, modlitwa na nowo odnajdą właściwe miejsce w naszym życiu. Może ten dar i promień Bożej łaski, Matko, który Ty zawsze wypraszasz przed swoim Synem, sprawi, że skruszeją i zostaną przełamane lody obojętności, zwątpienia, niechęci. Że może tak wielu ludzi, nawet i z tej wspólnoty, na nowo w swoim życiu odkryje sens Boga. Prosimy wspólnie, jak tu stajemy przy tym ołtarzu, w tych sprawach, dołączmy do nich te swoje pragnienia, westchnienia. Ja w tej mszy świętej modlę się za zmarłą siostrę Jadwigę Milewską. Jest to prośba jej rodziców, aby właśnie podczas tej maryjnej pasterki o powołanie polecić jej duszę Bożemu miłosierdziu. Znaleźć. Tu wyrastała, tu dorastała, tu chodziła do szkoły, tu do dziś ma swoich kolegów, koleżanki, przyjaciół, ludzi życzliwych jej sercu. Tragicznie odeszła z tego życia. Zginęła w wypadku samochodowym w Augustowie. Ile razy jestem w domu Milewskich z komunią i spowiedzią pierwszopiątkowo, patrzę na jej podobiznę, jej zdjęcie, jej wizerunek. Ileż z tych oczu, z tej twarzy, a myślę i z jej życia, promieniuje tej dobroci, ufności w Bogu i zaufania. Polecajmy też w tej mszy świętej, oprócz siostry Jadwigi, również waszego proboszcza, księdza Jacka, no naturalnie módlmy się o powołania kapłańskie, następne, kapłańskie, zakonne. Polecajmy też również księdza Antoniego, który tu jest, i księdza Zenona, który tu był proboszczem przez lata. Tak czasami
jako pierwszy proboszcz zastanawiałem się, czy dobrze zrobiłem, że wyszedłem z tych gip tutaj, ale tak się cieszę, bo gdybym został, to by nie byłoby tak wspaniałych księży po mnie, prawda, ksiądz Zenon, ksiądz Antoni i ksiądz Jacek, który jest moim uczniem, kiedyś wysokim mazowieckim, byłem wikariuszem, właśnie uczyłem księdza Jacka właśnie w klasie maturalnej, a tutaj teraz spotykamy się na tej samej drodze, na drodze Chrystusowej. Polecajmy dla was wszystkich, niech Pan Bóg błogosławi. Matka Boża, która przyszła do was, tutaj właśnie niech otrze łzy właśnie z tych, niech te wszystkie problemy, które te zawikłania ludzkie, niech jakoś dopomoże, by wszystko szło dobrą Bożą drogą. Uchylmy się, Boże miłosierny, Twój Syn przybity do krzyża, ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Marię Pannę, naszą Matką. Spraw, abyśmy dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do Ciebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże. Bogowie będą dzięki. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Odpowiedział Jezus: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. Napełnili, aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselne. Ci zanieśli, a gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napije, on wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jednej mszy były 2 kazania. No ale nieraz tak się składa. Każdy ma coś do powiedzenia, więc to i tak wypadło, że i mnie też rozpadł na Macieja. Rzadko kiedy zastanawiamy się, co jest wykładnią każdego powołania. Za wszystkich ochrzczonych, by dobrze rozeznali swoje powołania, razem z Maryją Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sami. Co
za księży, siostry i braci zakonnych, kleryków i dziewczęta, które wstąpiły do zakonów, a pochodzą z naszej parafii, księdza Tadeusza Miszkiela, księdza Marka Bednarskiego, siostrę Edwigę Milewską, aby Bóg prowadził ich wszystkich na drogach powołania razem z Maryją. Ciebie prosimy. Za ludzi wątpiących i szukających drogi, by Chrystus, który jest drogą, prowadził ich na szlaki prawdy i dobra. Razem z Maryją prosimy Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, by nie brakowało robotników w winnicy pańskiej z naszej parafii świętej Panny. Razem z Maryją Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Podnieś się w intencji zmarłych, w intencji zmarłych naszych rodziców i rodzeństwa, w intencji zmarłych sióstr, siostrę Jadwigę Milewską, której duszę polecamy Bożemu Miłosierdziu w tej mszy świętej, księży, księdza Zenona Parakiewicza, którzy pracowali wśród nas, księdza Stanisława Rogowskiego, w intencji wszystkich zmarłych z naszej parafii, aby dobry Bóg przyjął ich duszę do nieba. Razem z Maryją Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się również w intencji kapłanów pracujących w tej parafii, służących swoją kapłańską posługą w tym kościele dla pierwszego proboszcza, księdza Jana Skorupskiego, dla księdza Antoniego Bałtuszewicza, ostatniego proboszcza tej parafii. Aby Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, błogosławił ich na drodze ich powołania i umacniał ich w pracy i kapłańskiej służbie drugiemu człowiekowi. Razem z Maryją Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas tu zgromadzonych, by wspólnoty, w których żyjemy i służymy, umocnione były przez naszą Matkę Maryję. Razem z Maryją Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ojcze miłosierny, wysłuchaj naszych pokornych modlitw. Jeśli jest taka Twoja wola, prosimy z Maryją przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tą mszą świętą, pasterką Maryjną, powołania, kolejny nowy dzień naszej obecności, trwania przy Matce. Tak jak było to wcześniej mówione i komunikowane, na pewno wielu spośród nas ma nowy dzień pracy, pragnie odpocząć, przygotować się do swoich zadań i obowiązków. Ale jeżeli ktoś ma chęć, pragnienie, ten kościół pozostanie otwarty. Można pozostać, czuwać. Myślę, że warto, tak jak mówił i ojciec Paulin w apelu jasnogórskim wcześniej na rozpoczęcie peregrynacji obrazu w naszej parafii, ksiądz biskup Romuald. Podobnie myślę, że można nawiązać również do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławionego, niebawem zostanie ogłoszonym świętym. Słyszeliśmy to w środkach masowego przekazu. Ojciec Święty Franciszek podjął już decyzję, kiedy ma mieć konkretnie miejsce wyniesienie na ołtarze i kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II jako świętego w studzielicznej. Powiedział te znamienne słowa. Byłem tutaj wiele raz, ale jako papież jestem tu chyba po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak samo również Matka dla wielu z nas jest po raz pierwszy i po raz ostatni. Po raz pierwszy w tej parafii. Kiedyś w takich wspomnieniach ksiądz dziekan naszego dekanatu świętego Kazimierza mówił, że po raz pierwszy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii cudownego obrazu w Sejnach, parafii sejneńskiej gości w latach 60. Podnotowane jest to w kronikach parafialnych. A więc ile lat do tyłu? Z
Skorzystajmy, myślę, że chyba warto z tej szansy. Nawet posiedzenia, popatrzenia, wpatrzenia się w tę matkę, porozmawiania z nią. Tak po swojemu, po prostemu. Tu nie trzeba silić się na jakieś wielkie słowa, bo ona jak matka, jak każda ziemska matka, wystarczy dla niej jedne słowo. Ona rozumie, ona czuje, ona zna nasze serce jako swoich dzieci. Na pewno jest ciężko, może człowiek jest zmęczony, ale myślę, że tu pobycie przy niej, na nowo jakby obdarzy człowieka i tą siłą, i tym wsparciem, i tym jakby nowym powiewem, nowym tchnieniem tej nowej siły, która owładnie serce każdego z nas. Owoce w swoim sercu naszego być z matką. Tak jak powiedziałem, przyjdzie ten moment rozstania się z nią, odejdzie, pójdzie dalej, pójdzie do innych ludzi, którzy tak jak my i poprzedni przed nami czekali na nią, przygotowywali się do spotkania z nią. Ale niech ta radość, niech ta świadomość, że była, że postawiła tu swoje stopy, że pozostawiła tu ślad w nas, w naszym sercu, aby on był żywotnym śladem. Bardzo dziękuję wam, drodzy, jako społeczności, jako wspólnocie, jako tym, którzy tworzą tę parafię świętej Anny w Libach, że w jakiś sposób coś jednak jest obecne w waszym sercu, że tych słów zachęcających, zapraszających was do wzięcia udziału w misjach, tu, w tym dzisiejszym dniu, jej przyjścia i obecności nie zgardziliście. Nie warto patrzeć na tych może, którzy nie mają czasu, dla których to nie przedstawia żadnej wartości, dla których to jest od niczym. Nie patrzmy na tak. Nie oglądajmy się wstecz, ale umiejmy w jakiś sposób patrzeć w przyszłość, patrzeć przed siebie, patrzeć w matkę. Jeszcze raz jakby na nowo się w tej matce zakochać. Pójdźmy, tulmy się do matki, a na pewno w jakiś sposób nikt z nas nie zostanie sam i nikt nie zostanie bez jej wsparcia i bez jej pomocy. Tak jak ziemska matka musiałaby chyba być wyrodną matką, aby w jakiś sposób być nieczułą i obojętną na was swoje dzieci. Nie trzeba przed nią w jakiś sposób uprawiać gadulstwa. Wystarczy, tak jak mówił biskup Roman, spojrzeć w jej te piękne, czarne oczy, szeroko otwarte, oczy, z których bije i płynie ta czułość, miłość, dobroć. To, co najpiękniejsze, to, co najlepsze, aby też tym stawać się w swoim życiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Niech Chrystus błogosławi nas, Matka Boża, błogosławi. Tak słuchając tych gorliwych słów wiary księdza Antoniego, księdza Jacka, to trzeba cieszyć się, że tyle gorliwości jest właśnie waszych proboszczów. Ksiądz Marek, wasz ziomek Bednarski, u mnie kiedyś głosił Słowo Boże też tak pięknie, bardzo ładnie. Gdzieś tam w Ameryce pewnie ksiądz Michel, prawda? Tak. Zatem niech panu w Nowym Jorku właśnie, on też
Kiedyś pływałem po jeziorze tutaj Gliwiańskim z nim, właśnie łódkę, jeszcze pamiętam. I Pan Bóg błogosławił wszystkie siostry zakonne, które są właśnie, a tym zmarłym niech właśnie da szczęście wieczne. A dzieci, młodzież, niech zachęci, by też szli na służbę Bożą. I zatem każdy dom nasz, Pan Bóg i Matka Boża błogosławią. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jasnogórska Pani, tyś naszą hetmanką, Polski tyś królową i najlepszą matką. Jasnogórska